Partnerem przechodzenia na ty w kanale sportowym jest Tyskie. Proszę o jakieś słowo odnośnie komentarza pana Kazia Węgrzyna. Osobiście uważam, że na duży plus brakowało takiej charyzmy na majku. Podoliński Juskowiak to zwykła analityka. Ty go ściągałeś do Kanału Plus w swoim czasie, tak. Kaska. Tak, tak, ja. To teraz ja, Kazek, ja Kaska ściągnąłem, to było tak, że byłem na meczu, nie wiem czy pamiętacie jeszcze, Kuba Błaszczykowski moim zdaniem grał w Wiśle, a w tamtej drugiej drużynie, bo to był mecz w europejskich pucharach, na pewno grał Marek Saganowski, bo to był mecz Wisła Kraków, Wiktoria Gimaresz. Grali w pucharach, takie spotkanie. I usiadłem na trybunach stadionu Wisły i nagle okazało się, że miejsce obok ma Kazek, którego oczywiście znałem. No tak, znaliśmy się, powiedzmy, no znaliśmy się dobrze, ale bez przesady. I o, Złoków, cieszę się, że cię widzę. I usiadł Kazek i słuchajcie, przez 90 minut miałem Radio Wolna Europa. Kazek mówił przez 90, no popatrz, koni tutaj tego. No właśnie, bo ty jeszcze dodatkowo umiesz świetnie imitować Kaska. Kaziu, dzisiaj Kazek, więc Kazek tak opowiadał mi 90 minut, ja po 90 minutach tak mówię tak. Dobra, Kaziu, to chciałbym cię zaraz zaprosić do skomentowania meczu. Nie, co ty, ja się nie nadaję, ale dał się przekonać i skomentował ze mną ten mecz, tak z nami został na długie lata. I dzisiaj, wydaje mi się, że Kazek dzisiaj miał fajny debiut, no. Nie wiem, czy nie lepszy niż Tymek Puchacz na tym mikrofonie. Pierwszy raz w życiu skomentował mecz reprezentacji Polski, tylko jednej rzeczy Kaskowi brakowało. Wiesz jakiej? Kazek, ilekroć by komentował mecz, to zawsze zwracał uwagę na jedno, nawet jeżeli nie był zaangażowany w akcji. Ale gdzie w tej akcji był Patryk Małecki? Patryk Małecki! I to zawsze, więc dzisiaj. Nie mógł tego Patryka Małeckiego nijak. Ja tylko dodam, że dzisiaj Kazek Węgrzyn, fajnie, że było go usłyszeć, bo... A ty lubisz Kaska jako... Tak. Ogólnie tak, ja pamiętam zawsze ta historyjka, tak jak on tam w Łodzi krzyknął wyjazd, nie, i z Łodzi Fabrycznej pociąg ruszył do swojej dyfensy. Ale taka historyjka jeszcze, ja pamiętam, przecież on w barwach Hutnika Kraków grał, jak przeciwko Legii Warszawa, jak ja grałem, ale nie, jestem przekonany, że dzisiaj Kazek Węgrzyn, będąc sędzią, to na koncie miałby więcej kartek za protesty niż za faulę. Według mnie żadnej by nie dał za faulę. Nawet miał 20 lat kariery. A on mówi, nie ma faulę. Nie, to panie sędzio. Twarda gra. Panie sędzio, nie, to będzie to przerywamy. Ja lubię jego ekspresję tak. I lubię to, z jakim zaangażowaniem on komentuje. I widać, że on żyje tym meczem. Żyje bardzo. Ale uważam też, że on tym swoim komentarzem to zrobił sporo krzywdy niektórym zawodnikom. To Dlaczego? Zrobił z nich piłkarzy? Nie. Właśnie tutaj jego apelowanie, ciągłe o podostrzanie, ciągłe bagatelizowanie fauli sprawiają, że ci sędziowie trochę też się sugerują tym, co mówi się o nich w telewizji. I uważam, że ta polska liga to w pewnym momencie zrobiła się nie do grania dla piłkarzy technicznych. Chciałeś kogoś złapać, to oczywiście, chciałeś kogoś przedryblować, to oczywiście ktoś cię lekko skrobnął albo złapał za koszulkę. Potem... Nie, no ale Węgrzyn mówi, pozwalajmy grać, niech Wiszły nie, nie rób z Kaska Węgrzyna głównego winnego tego, że się poziom obniżył. Jednym z winnych. No, telewizja też kreuje sytuację. Uważam, że w Kanal Plus przez długi czas było tak, że generalnie opowieści o meczu to były głównie o tym, że sędzia powinien puszczać grę. Nawet jakby są faule, to nie, to taki faul, to grajmy dalej. No i potem tak... To zgadzam się z Krzyśkiem, bo Kazio Węgrzyn zawsze mówi, nie, panie sędzio, pozwólmy grać, to mężczyźni. Ten mecz o Polska-Rosja to już tak powolutku trzeba chyba wygaszać, ale znacie opowieść o Mielcarze i o Kasku Węgrzynie? Nie. Dwaj najwięksi przyjaciele, naprawdę dwaj najwięksi przyjaciele życiowi. Kto? Kazek Węgrzyn i Grzesiek Mielcarski. Okay. Przyjaźnili się najmocniej w życiu, ale spotkali się w Pogoni Szczecin, kiedy jeden został ściągnięty, nie pamiętam, czy Kazek jako pierwszy, chyba Kazek jako pierwszy został ściągnięty wtedy z GKS-u Katowice, a Mielcara ściągnęli chyba z Portugalii, wydaje mi się, że on wracał, albo z Hiszpanii, już nie pamiętam. I to był moment, kiedy oni się poznali dobrze, ponieważ grając w przeciwnych zespołach nienawidzili się nienawiścią czystą. W ogóle jak się Mielcar dowiedział, że Kazek Węgrzyn został ściągnięty do Pogoni Szczecin, to miał wątpliwości, czy iść, bo naprawdę się nie lubili. A ta ich nienawiść wzięła się stąd, że teraz uważajcie, grają jakiś mecz ligowy, GKS Katowice kontra, teraz nie wiem, czy Widzew Łódź, czy Olimpia Poznań, tam gdzie grał Mielcar. Mecz się skończył wynikiem 1-1.
obaj nie zobaczyli żadnej z tych bramek, ponieważ w tym czasie, bo to były stałe fragmenty gry, oni byli na siebie ustawieni, oni się po prostu bili. Oni się bili i się kłębili tam gdzieś na ziemi, jeden drugiego, mówi Gmielcar mi mówi, kurde, ja go sprowadziłem do parteru taką z piąchy, a potem w drugiej sytuacji on mnie sprowadził do piąchą i jeszcze specjalnie mi korkami po plecach przedefilował coś tam krzycząc, wyjazd! Nie widzieli goli, ani jeden, ani drugi. Jeden. I potem 10 lat słuchaliśmy, że tak trzeba grać piłkę. Widać było, że techniczni. A idealnie by pasowali tam do tej klapki, żeby ich tam wrócić. No. Marcin Niewęgłowski pisze, Kaziu Węgrzyn największym wygranym tego meczu. Dobra para, Borek Węgrzyn, dobra para. Tak, Daniel Gołda, Tworski. Idę o zakład, że Kazek Węgrzyn będzie dla Polaków tym, kim Tomasz Szchajto był podczas Euro 2016. No ale wiesz, nie do końca, bo skomentują tylko pierwszy mecz razem. No potem no, nie wiem, co jest od czwartego ewentualnego. Ale nie wiem. Dobrze, zaczną. Niech no zaczną, dobrze, dobrze. Ale inne mecze pewnie Kazek Węgrzyn będzie robił, a to mi się wydaje, że nie jest ten. No. Jemu powinien dawać mecze takie mniej więcej właśnie tak... Twardzieli. Taki łup, łup, nie? I niech się tłuką. Nie? Brawo! Podoba mi się, co w tej akcji robi Patryk Małecki, gdzie on ogląda ten...